Siema, siema, jestem Riot Gplay i witam was w filmie, który ma na celu pokazać wam coś, na co na pewno nie zwróciliście uwagi. Ale na samym początku zostawcie łapkę w górę i dzwonka oraz wpadajcie na Twitcha, na którym robię streamy, m.in. Zewesa22, na którym też pokazuję wam jakieś ciekawostki na żywo, więc fajnie byłoby tego nie przegapić. Link oczywiście, jak mówię, w opisie. No ale dobrze, przechodząc do filmu. Zwykle youtuberzy pokazują wam jakieś ciekawostki, znajdki czy inne easter eggi. Ja dziś pokażę wam coś bardziej technicznego, taką techniczną ciekawostkę, a dotyczy ona będzie optymalizacji, na którą tak każdy narzeka. Zacznijmy od tego, jak to wyglądało w poprzednim farmingu 19. W farmingu 19 optymalizacja głównie polegała na wczytywaniu obiektów po zbliżaniu się do nich o pewnej odległości. Jak widzicie, oddalając się od pewnych obiektów, niektóre zaczynają znikać, przez co gra ich nie wczytuje, a my zyskujemy dodatkowe klatki na sekundę, czyli właśnie FPS-y. Sam niejednokrotnie tworząc mapy ustawiałem na przykład duże silosy, które miały taki promień widzenia na przykład na 1000 metrów, czyli wiadomo, że jest to duży obiekt, który gracz ma widzieć z bardzo daleka. Następnie ustawiałem budynki, jakieś domki, wiaty na 500 metrów, duże drzewa na 400, średnie na 300, a małe na przykład na 100 metrów. Oczywiście są też takie mikroobiekty typu wiaderka, czy na przykład jakieś pochałki, które mają ten clip distance ustawiony od 20 do 50 metrów. Wszystko oczywiście zależy od wielkości danego obiektu. W farmingu 22 mamy dokładnie ten sam system, tylko z dodatkiem czegoś innego. A o czym mowa? Mowa to oczywiście o systemie, który usuwa nam wszystkie obiekty znajdujące się za obiektem, który jest bliżej nas i jest większy od naszej postaci. Pozwala to usuwać obiekty, których gracz i tak nie widzi, bo po co je renderować? Według mnie bardzo dobrze, że mamy taki system w FS22, ponieważ na pewno zwiększa nam FPS-y w ciasnych miejscach, czyli na przykład halach, czy schowanych na mapie zagajnikach. To jest taki krótki filmik, którym chciałem wam to przedstawić, bo myślę, że o tej opcji na pewno większość z was nie wiedziała jako gracze, a mi, powiedzmy, się rzuciło to w oczy zaraz po premierze i chciałem wam po prostu pokazać, jak to teraz wygląda. No i jak mówię, dajcie znać w komentarzu, czy o tym wiedzieliście i co o tym sądzicie. Jeśli też film wam się spodobał i chcecie trochę więcej takich technicznych ciekawostek Farminga 22, no to wiecie co robić. Łapeczka w górę, komentarzyk, że wam się podobało bądź nie podobało. Widzimy się na Twitchu. Na razie, trzymajcie się, no i cześć, pozdro.